Moi kochani, brakuje nam tylko 1000 subskrypcji do 400 000 widzów. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się ten cudowny wynik osiągnąć. Dziękuję. Witajcie w przeglądzie nowego eksperymentalnego snapshota dla Minecrafta 1.18. W ciągu tygodnia zmieniło się ogrom rzeczy, które z największą przyjemnością wam przedstawię. Polecam dotrwać do końca, gdyż wyjaśnię wam tam wiele rzeczy, którymi nie chcę wam zajmować czasu na początku materiału. Powiem jedynie, że Mojang bardzo potrzebuje naszej opinii o nowościach, dlatego bardzo bym was prosił o zostawienie łapki w górę, by YouTube lepiej promowało film i więcej graczy dowiedziało się, co rzeczywiście zostało dodane. Swoje opinie zgłaszać można w miejscach, do których linki znajdziecie w opisie. To tyle na wstępie, życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od zmian ogólnych. Jaskinie naciekowe oraz bujne będą teraz bardziej sensownie się pojawiać w pobliżu biomów powierzchniowych, co w konsekwencji ograniczy pojawienie się podziemnych biomów na powierzchni. Jednak czasem może zdarzyć się, iż będą one lekko widoczne na powierzchni dzięki wejściu do jaskini. Rozmieszczenie biomów na świecie stało się bardziej łagodne. Dzięki temu w grze zobaczymy mniej tzw. mikrobiomów, czyli fragmentów innych biomów pośród biomu głównego. Było to bardzo zauważalne w poprzednim snapshocie na przykładzie Messy. Same biomy są nieco większe, ale jednocześnie mniej chaotyczne. Zwiększono również nieco pojawienie się dużych obszarów płaskiego terenu, gdyż wdrożone poprzednio generowane biomy takie jak polany bardzo często zdarzały się występować głównie w wariancie wysokim. Plaże zostały znacznie powiększone. Porównanie wyglądu plaży z snapshota eksperymentalnego sprzed tygodnia, jak i z najnowszego właśnie widzicie na ekranie. Oczywiście taka zmiana wymagała ogromnego balansu i plaże również pojawiają się rzadziej. Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja. Mniej, ale lepiej. Oczywiście nie tylko plaże piaskowe się zmieniły, gdyż w analogiczny sposób poprawiono plaże kamienne. Wysokości niektórych szczytów uległy zwiększeniu i teraz mogą mieć nawet wysokość sięgającą nawet 220 kratki, a w ekstremalnie rzadkich przypadkach nawet 260. Wysokość chmur zmieniła się z aktualnej 128 kratki do aż 192. Dzięki temu większość wysokich szczytów nie jest przecinana chmurami, jednak dalej się to zdarza przy tych najwyższych szczytach sięgających 260 kratki. Gigantyczna zmiana związana ze spawnowaniem się mobów z mob spawnera. W poprzednim snapshocie, przypomnę, wprowadzona została kontrowersyjna zmiana związana z pojawieniem się potworów. W wielkim skrócie moby pojawiać się mają tylko wtedy, gdy światło z bloku typu glowstone czy nawet pochodni jest równe 0, czyli jest całkowicie ciemno. Oczywiście nie dotyczy to światła księżyca, dlatego w nocy moby będą pojawiać się tak jak do tej pory. Bardziej rzeczowo całość omówiłem w osobnym filmie, do którego odnośnik znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Dzisiejsza zmiana jest związana z pojawieniem się mobów z mob spawnera. Dotyczy to spawnera zombie, szkieletów, pająków zwykłych, jak i jaskiniowych. Te odradzają się z klatki do poziomu światła 11. Przypomnę tylko, że pochodnia na bloku, na którym jest postawiona, wydziela światło na poziomie 14. Postawienie pochodni na bloku nic nie da, gdyż mob dalej będzie mógł się zespawnować. Mechanika wyłączenia spawnera poprzez obłożenie klatki pochodniami była zbyt prosta, dlatego zostało lekko to zmienione. Spawner ma pewien obszar, w którym mogą pojawić się moby. Jeśli potencjalnie w obszarze pojawiania się moba będzie poziom światła 11 bądź mniejszy, mob pojawi się, dlatego teraz okiełznanie dungeonu będzie dużo większym wyzwaniem. Również do tego pojawi się nowy tag Custom Spawn Rules, który pozwala decydować, od jakiego poziomu światła mają z klatki pojawiać się moby. W nowych górach mogą wystąpić szmaragdy oraz zainfekowane warianty kamienia. W kwestii szmaragdów tutaj działa nowa dystrybucja ród, a to oznacza, że te mogą pojawić się od kratki 32 do aż 248. Im wyżej będziemy, tym większa będzie częstotliwość ich występowania. Oczywiście pojawienie się szmaragdów dotyczy wszystkich nowych biomów górskich, nawet górskiej łąki. Wspomniana górska łąka doczekała się sporej ilości zmian. Już nie jest biomem, który pokrywają tylko kwiatki. Zdarzają się rzadko pojedyncze drzewka, przy których pojawiają się bardzo często gniazda pszczół. Również na łąkach pojawiają się owce oraz króliki, a spawn osłów został zmniejszony. Niebieska orchidea, czyli kwiat charakterystyczny dla bagien, już się na łąkach nie pojawia, gdyż ma on zostać ekskluzywny tylko dla bagien. Dobra wiadomość dla starszych graczy Minecrafta. Pamiętacie nazwę gór jako ekstremalne wzgórza? Została ona przywrócona za stare, zwyczajne góry, a góry żwirowe zostały zmienione na żwirowe wzgórza. Zmiana podyktowana jest zmniejszeniem ryzyka pomyłki w kwestii szukania nowych górzystych biomów, których oczywiście w 1.18 nie zabraknie. Kojarzycie sytuację, gdy na świecie pod oceanem ogromne ilości piachu czy żwiru spadają podczas generowania terenu? To już jest przeszłość. Zostało to naprawione. Pod tymi blokami powinny pojawić się bloki bez grawitacji, czyli pod piachem piaskowiec, a pod żwirem kamień, jednak obecnie warstwy bloków zwyczajnie nie spadają, co zapewne jeszcze się zmieni i pod nimi pojawią się dedykowane bloki. Zmiana ma za zadanie nie niszczyć wydajności działania gry, a i przy okazji nie psuć krajobrazu. Żyły ród stały się częstsze i bardziej obfite. Zmiana jest związana z tym, iż gracze mieli dość spore problemy ze znalezieniem ich na trybie survival. Wejścia do gigantycznych jaskiń od razu z powierzchni są znacznie rzadsze. Jeśli jednak znajdziemy takie wejście do jaskini, to ta zapewne będzie mniejsza oraz niedosięgająca od razu deepslate'u. Oczywiście nie jest to całkowicie wyeliminowane i tutaj widzicie przykład jaskini, która jest gigantyczna, a jednocześnie pojawiła się na tym eksperymentalnym snapshocie. Wspomnę jeszcze w temacie jaskiń, iż jaskinie serowe stały się mniejsze, jednak dalej mogą wystąpić w wariancie dużym. Zrobiłem również dla Was małe porównanie tego, jak zmienił się świat na tych samych seedach względem testowego snapshota sprzed tygodnia oraz tego nowego aktualnego. I na dziś, moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przegląd Wam się spodobał. Jeżeli tak, to przypominam oczywiście o zostawieniu łapki w górę, tak aby algorytm lepiej promował ten przegląd i więcej graczy się dowiedziało, co Mojang proponuje nam w nowym eksperymentalnym snapshocie. Jeżeli chodzi o główne snapshoty, to te, przypominam, będą pojawiały się już w okolicach września. Jest duża szansa, że nawet jeszcze będą one pod koniec tych wakacji, czyli w sierpniu. Ten snapshot bardzo niespodziewanie pojawił się równy tydzień po wydaniu poprzedniego eksperymentalnego. Jednak nie znaczy to teraz, że co wtorek będą pojawiały się kolejne snapshoty, chociaż mogła być taka nadzieja. Niestety deweloperzy poinformowali nas oficjalnie, że przez najbliższe kilka tygodni żadnego eksperymentalnego snapshotu nie będzie. Powodem są oczywiście wakacje. Twórcy też muszą odpocząć przed tak gigantyczną aktualizacją jak 1.18. Po powrocie mam nadzieję, że ruszą od razu do pracy i dzięki temu dostaniemy szybko nowy, pełny snapshot dla Minecrafta 1.18, chociaż nawet i eksperymentalnym bym nie wzgardził. Przypomnę, że według planów wersja 1.18 ma pojawić się pod koniec tego roku w okolicach Bożego Narodzenia. Zaglądając do swojego launchera mogliście się zdziwić, że tego snapshota nie widzieliście. Niestety, ale snapshoty eksperymentalne nie pojawiają się w launcherach i trzeba sobie je osobno zainstalować. Niestety nie wiem, jak jest w przypadku innych launcherów tzw. non-premium. Wiem jedynie, że w kupionym Minecrafcie można sobie to bez problemu zainstalować i całą instrukcję zawarłem w przeglądzie poprzedniego eksperymentalnego snapshota, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie. Jeśli nie wiecie, jak to zainstalować, serdecznie Was do linku zapraszam. No i najważniejsze, pamiętajcie o zgłaszaniu swoich opinii, czyli tak zwanego feedbacku dla Mojangu, ponieważ na podstawie tego wszystkiego będzie tworzona cała aktualizacja Minecrafta 1.18. Jeżeli jakieś zmiany nam się spodobają, to z pewnością ujrzymy je w pełnej wersji. Jeżeli chodzi o mnie, jestem naprawdę zadowolony ze zmian, chociaż nie do końca przemawiają za mną te mikrobiomy. Zbyt często chyba Messa się pojawia. A jakie Wy macie odczucia? Chętnie o tym poczytam w komentarzach, ponieważ jestem mega ciekaw, jaki macie stosunek do tych wszystkich zmian. Zatem pięknie Wam dziękuję za obejrzenie. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że jutro powinien pojawić się pierwszy odcinek pobocznej serii Let's Play z Minecrafta 1.18, czyli dokładnie z tego snapshota eksperymentalnego. Zobaczymy sobie w praktyce, jak gra na takim świecie wygląda normalnie. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba i będziecie oczekiwali kolejnych odcinków. To tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!